Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Witam Was serdecznie. Na początku chciałem Wam powiedzieć, jak wygląda moja sytuacja ze startami, z boksowaniem, bo ci, którzy mnie śledzą, wiedzą, że ostatni raz boksowałem w czerwcu, czyli dosyć dawno temu. Sytuacja wygląda tak, że miałem boksować w Krośnie w zeszły weekend. Na Odzyskanie Niepodległości Polski był zorganizowany Puchar Karpat, miałem tam pojechać, Golden Team tam był. Problem polegał na tym, że okazało się, że ja nie mam tam jak dojechać fizycznie. I wieczorem dzwoni do mnie trener, że z Nowego Sącza wyjeżdżają o 7.15. Kraków-Krosno to jest właśnie mniej więcej tak, że Nowy Sącz jest po drodze, więc nie było jak, żeby mnie zgarnęli. Do 9 ważenie, czyli standardowo, 10 konferencja techniczna, o 12 walki. No i okazało się, że jedyny bus z Krakowa do Krosna, który jechał jakoś w miarę wcześnie, to była 8.45. Co oznaczałoby, że byłbym w Krośnie po godzinie 12, czyli już byłbym za późno zarówno na ważenie, jak i na lekarza, już by się walki zaczęły, więc generalnie bez sensu. Do Sącza byłbym w stanie dojechać najwcześniej na godzinę około 9, bo autobus jedzie jakieś 2-2,5 godziny, a był tam przed 7 jakoś, więc oni już by wyjechali po prostu, więc nie miałbym też jak się później z Sącza dostać do Krosna. No i niestety nie pojechałem po prostu. Jeżeli chodzi o jakieś inne starty w tym roku, nie wiem, może coś się urodzi, może się nie urodzi. Złota rękawica została przeniesiona o tydzień później, niestety, co dla mnie oznacza, że nie będę w stanie tam być. Dlaczego nie będę w stanie tam być? Bo miałem zaplanowany już na ten czas, 14 grudnia, wyjazd, który mam opłacony, więc po prostu go nie będę odwoływał. Tyle. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie oznacza to, że nie będę jakoś boksował początkiem roku. Na pewno zobaczycie mnie na ringu zawodowym. Na pewno. Kiedy? Tego nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Są plany na marzec. Póki co są to luźne plany. Ale nie odpuszczę i będę boksował. Good boxu we mnie jest. Lubię to robić. Wiadomo, nie będę nigdy mistrzem świata pewnie. Chociaż, kto wie, warto marzyć. Ale zadebiutuję i kilka walk na pewno stoczę. Będziecie mieli okazję to oglądać. Teraz szybkie podsumowanie tego, co działo się w ostatnim czasie w boksie, bo działo się naprawdę dużo. Gala w Gliwicach, walka Szpilka War. Na undercardzie było kilka ciekawych pojedynków. Wrócił Maciej Sulencki, który błyskawicznie wygrał walkę. Widzieliśmy też walkę Pawła Stępnia, który pierwszy raz w karierze leżał na deskach. Wstał i wygrał. Moim zdaniem sędzia zbyt wcześnie przerwał walkę, bo Rosjanin po tym knockdownie był w stanie kontynuować i myślę, że Paweł tak czy siak by wygrał tą walkę, a mógł zdobyć jeszcze cenne doświadczenie. Szkoda, ale grunt do przodu. Jeżeli chodzi o Ewę Piątkowską, obroniła tytuł. Oglądało mi się tą walkę całkiem nieźle, jak na boks kobiet naprawdę całkiem nieźle. Także gratulacje dla Ewy. Mam nadzieję, że niedługo będziemy widzieć ją w kolejnych obronach tytułu. Oby udane. Jeżeli chodzi o walkę wieczoru Szpilka Wach, no powiem szczerze, że jak na taki poziom boksu, który reprezentują na ten moment obaj pięściarze, walka oglądała się bardzo dobrze, była emocjonująca. Poziom sportowy był całkiem ok. Szpilka początkowo wyglądał lepiej niż w poprzednich walkach. Było widać, że praca z Gmitrukiem robi efekty, ale stare nawyki, stare demony wzięły nad nim górę w rundzie bodajże tam 5. czy 6. No i później 10. runda ostatnia. Wachowi zabrakło wykończenia tego instynktu mordercy na pewno, bo był w stanie wygrać tą walkę przed czasem. Szkoda, że nie potrwała 12 rund, bo uważam, że gdyby potrwała 12 rund, to Szpilka był na tyle zmęczony, że no nie byłby w stanie tych dwóch rund jeszcze uciągnąć i Wach by go znokautował. Awantura po walce, co tutaj dużo mówić, wstyd i tyle. Więcej nie będę tego komentował, bo mądrzejsi ode mnie już to zrobili. Jeżeli chodzi o Głowackiego, piękna walka, super, mamy w tym momencie mistrza świata wagi cruiser, na razie tymczasowego. Ale jak wiemy, Usyk, który pokonał Beliu w pięknym stylu, nokautując go,
idzie do wagi ciężkiej, więc istnieje duża szansa, że te pasy są zwakowane, chociaż nie jest to pewne do końca ze względu na to, że menadżer Usyka walczy o to, aby te pasy u niego zostały, ewentualnie aby mógł o nie walczyć, jeżeli zdecyduje się wrócić do kategorii cruiser. W każdym razie Głowacki będzie mierzył się w półfinale turnieju WBSS z Bredisem, który jedyną porażkę poniósł z rąk Usyka. Więc będziemy mieli tutaj fajne zestawienie dwóch zawodników, którzy jedyne porażki ponieśli z rąk niekwestionowanego mistrza. Myślę, że jeżeli Bredis zaprezentuje się tak jak w ostatniej walce, to Głowacki wygra to. Może nie, że bez problemu, ale moim zdaniem będzie faworytem. Wątpię, że Bredis będzie w stanie zbudować taką formę jak na Usyka, chociaż na pewno będzie lepiej przygotowany niż był ostatnio. Walka prawdopodobnie odbędzie się na Łotwie, w jego ojczyźnie. Tutaj będzie to problematyczne moim zdaniem z punktu widzenia punktowania, bo jeżeli walka zakończy się na punkty, no to zwyczajnie może być pociągnięty za uszy Bredis do finału, bo większość osób zakłada finał Bredis d'Orticos. Natomiast Głowacki ostatnio po wspaniałej walce z Włosowem wyrasta na jednego z faworytów. Na sam koniec chciałem wam powiedzieć jeszcze o tym, co planuję publikować lub gdzie być aktywnym. Jak możecie już zauważyć, pewnie większość z was o tym wie, przystąpiłem do boxwpolsce.pl. Na redakcji możecie przeczytać moje felietony, moje artykuły, zobaczyć też linki do moich filmów. W najbliższym czasie mam zamiar napisać drugą część artykułu o kryzysie polskiego boksu. Pierwszą część może się już tam znaleźć. Oraz trzecią część felietonu, takiego mojego autorskiego felietonu, który opowiada historię pięściarza, którego w sumie jeszcze nie nazwałem. Może w trzeciej części w końcu wymyślę dla niego imię. Mam nadzieję, że takie felietony i artykuły wam się podobają też jako odskocznia od filmów i w międzyczasie, jeżeli waszym zdaniem zbyt długo nie ma jakiegoś materiału wideo, to będziecie mogli sobie poczytać i przynajmniej o mnie nie zapomnicie. Trzymajcie się, z mojej strony to tyle. Następny film to już są sylwetki mistrzów. Będzie to sylwetka czempiona wszechwag. Myślę, że to będzie ostatni zawodnik wagi ciężkiej na jakiś czas, a później po nim zejdziemy po prostu do niższych kategorii, ze względu na to, że ile można mówić tylko i wyłącznie o wadze ciężkiej, są też inni mistrzowie. Trzymajcie się, pozdrawiam.